Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po oglądnięciu serii trzech fotoreportaży z hodowli Tadeusza i Witolda Mocarskich mamy teraz możliwość nabyć wystawione u nas na akcjach gołębie młode. Tych gołębi ile będzie wszystkich finalnie? Około 30, tak? Zobaczymy, po prostu koledzy tutaj przygotowują, ale te gołębie oczywiście będą się wywodziły z tych gołębi najlepszych, jakie tylko mają w swojej hodowli, bo tak jak słyszeliśmy i widzieliśmy to w hodowli, jak tam mieli u góry w gołębnikach, hodują gołębie tylko i wyłącznie z tych najlepszych swoich lotników i rozpodowców. Te gołębie będą z lotników czy z rozpodowców? Czy będą już, i takie, będą, takie. Tak, po najlepszych lotowanych gołębiach. Rodzeństwo tych lotników będzie potomstwo jakieś ich i tutaj zaprezentować chcemy teraz tylko kilka sztuk. One będą miały, że tak powiem, za chwilkę wystawione rodowody. Na razie tego gołębia, którego trzyma Witek, no chyba nie ma jeszcze rodowodu. On ma rodowód, w sensie, że wiadomo pochodzenie, bo zobacz tutaj dokumentacja, widzimy, jest pełna prowadzona, każdy widzi. Teraz masz gołębia jakiego? 18954. Tak. Jego ojcem jest właśnie gołąb, który wcześniej pokazywaliśmy ten, tak, z gołębnika lotowego, co miał 5,01 koeficjent w kategorii A. Mhm. A matka to jest też bardzo dobra lotniczka. Ona w tym roku ma bodajże 11 albo 12. Ten był lotowany? Nie, to jest późny młódek. To jest późny młódek, ale widzimy, jest bardzo ładnie utrzymany, już bardzo ładny. Ktoś go nabędzie, to niedługo będzie mógł nawet go rozpłod od razu jeszcze na wiosnę przeznaczyć. Bardzo ładnie zbudowany, mam fajny, mięciutki. No u Was to są wszystkie takie, bo jak widzieliśmy, kiedy te, co pokazywałeś gołębie, na te cechy budowy, na które Wy zwracacie uwagę, one wszystkie miały to. To jest... To będzie samczyk, samiczka? Raczej samczyk. Dobrze. Taki gołębie będzie u nas około 30 sztuk, 20 kilka. Koledzy je tutaj przygotują. Czy tam będą się też jakieś gołębie lotowe, czy nie? Takie, co przylotowaliście? Młode? Nie, same, przygotowane, późne młode, tak? Tak. Tutaj mamy teraz kolejnego, to jest... Zostawiliśmy sobie, tak mówiłem wcześniej, ze względu na to, na przyparzenie, jak coś na loty, ale że zostało nam bardzo dużo młodych przylotowanych, także wykorzystamy te gołębie przylotowane, a po prostu te późniejsze, które żeśmy uhodowali, to tak będzie. To jest gołąb o numerze 18900. Jego ojcem jest syn właśnie tego 1641, który tam zdobył to trzecie miejsce w Bukareszcie, a matką jest 85-70, to jest samica z głębi, wywodząca się z głębi Geringsa, z linii gladiatora, tak, IC. Tak. Tam. No, tutaj pokażmy jeszcze z boku tak tego gołębia, o skrzydełko. Też jeszcze zobaczmy, tylko one są podobne, tak? Bo tak. Chyba połowy żadnych nie będziecie mieli z tych, czy tam będą, się trafi, będą. Tam kilka mam właśnie połowy jest. Dobrze. Babką jego jest córka Pokerfejsa bezpośrednio. Ja tak jeszcze właśnie zwróciłem uwagę na te numery, bo patrzę 18900, to zobaczmy, jak liczny oddział jest i ile obrączek mają. Ja tak mówię, bo u mnie w Czersku tam to chyba, nie wiem, 4-5 tysięcy góra. Takie numery występują teraz, natomiast tutaj widzimy 18 tysięcy. Mocno zbudowane gołębie są, to jest też późny młody, nie? Jeszcze nie przepierzony, a już on i spokojnie, jak widać, nie to. Praca przy gołębiach robi swoje. 31,84 numer gołębia, to chyba na niego rodowód. Tego jest akurat? No bo nie wszystkie jeszcze mają koledzy przygotowane, muszą dopiero je wydrukować. 31,84. Tutaj w razie czego w zeszycie zobaczmy. Kto ten zeszyt wypełnia? 84. Witek patrzy, bo wie jak. Tak, to jego babko. 31,84 jest. Jest, o, mamy rodowód, o, widzimy. O, wszystko jest. To tutaj właśnie jestem dziadkiem, jego jestem 16,41. W ogóle dużo głębi mamy z tego. A tutaj jest 40,20, to jest tak bardzo szybka samica. On, to ja jest... sobie tak sprawdziłem teraz tak właśnie tutaj, czy nie ściemniają. Popatrzyłem sobie, że tutaj jest tak 86,49 i tutaj sobie tak zerknąłem, no i się zgadza właśnie. Widzę. Nie, tutaj... Nie, ja tak żartuję, ale tak... Nie, tutaj jest... Wiadomo, że można niekiedy błąd popełnić, ale... Można, tak ale... To jest no, tak jak ty mówisz. Tak. Ale chyba my 86,50 oglądaliśmy, nie? Nie, aha, to jest nie, innego roku. Przepraszam, to jest inna obrączka. Tak, tak. Inna obrączka, dobrze. Mhm. Bo to jest 0,50, to jest ten, co mówiłeś, że dokupiliście obrączkę. Tak, tak, to żeśmy obrączki dokupili, ale no, to jest no, jeden
Tak jak tu widać, to jest ojcem tego gołąbka, to jest on w maratonie 12.01 miał dwa razy pierwszy konkurs, w 11 miejsce kategoria standard olimpijski, 90-75, dwa razy pierwszy w okręgu miał miejsce w standardzie, przede wszystkim no, bardzo pięknie zbudowany i bardzo dobry lotnik, także trzeba, żeśmy go wycofali do wolieri, jest w wolierze. On już jest gołąb z 2006 roku, tak, czyli ma już 12 lat. Tak, i on już jest w rozpłodzie. Jeszcze siedzi, tak, już poczekaj, to samiczka czy samczyk to będzie? Witek, jak myślisz? Chyba samczyk. Samczyk też zobaczymy. Mhm. No to jest bardzo dobra budowa gołębie. No i też widać. Spokojniutki, widzę, odchowany. No jak na późne gołębie, to widać, że w ogóle nie widać, że są późne. Tam, kiedy była w Kolnie aukcja na cele charytatywne tych gołębi zrobiona, które tam były przygotowane, podarwane przez hodowców, tam też był wasz gołąb. On uzyskał wtedy największą sumę na tej licytacji. Najwyższą. Tak, za 1500 został kupiony. 18953. To właśnie to między innymi u ciebie na aukcji też tu na wspólnym gołębniku był trzeci gołąbek. O właśnie chciałem powiedzieć, bo zapomnieliśmy całkowicie wspomnieć, że przecież kurczę jeszcze tutaj po sąsiedzku na WG Mazury. MWG Mazury u kolegi Wojciecha i Sylwestra. Wasz trzeci z finału przyleciał. Trzeci z finału, a którym był lotnikiem w ogóle finalnie? Już nie pamiętam. Asem nie pamiętam. Asem był, ale którym asem to tak nie był taki ścisły, bo to jest gołąb taki właśnie na dłuższe dystanse przede wszystkim, nie? I akurat był, no nie sobie, wydolność jednak wyszła, no, pokazała się. Jak najbardziej. Teraz masz jakiego gołębia, jakim numerze? 18953. To jest po synie tego gołębia, co 501 miał w kategorii A, właśnie pokazywany był tutaj. To jest jego wnuczek. A Martą to jest córka tej 85-58, która w C ma 7,90. Z dwóch lat. Nie? A w tym roku 3,30. W tym roku ma 3,30. To jest babka jego, tego gołębia, ta nasza właśnie. Ta samiczka. Pokaż go trochę, bo tego chyba. Też to raczej będzie samczyk. Tutaj jeszcze zostało nam. Tutaj jeszcze są też te młode dalej, tak? Tak, też. Tutaj są te. To takie były już odchowane, że tutaj nie wyglądają w ogóle na późne w ogóle, nie? Powiem tak, chcieliśmy, żeby te gołębie wyglądały, żeby w miarę wyglądały, żeby każdy hodowca, który będzie, żeby widział, co bierze praktycznie, bo jak jakiś malutki tam niewypierzony, nieprzepierzony, to tak się nie prezentuje za bardzo. Tak już te ich walory wychodzą. No, tym bardziej, że tych gołębi nie macie, tak aż dużo całkiem, nie. Tak nie ma tutaj powiedzmy, że bardzo dużo się ich sprzedaje, czy coś? Nie, w ogóle nie prowadzimy tam tak, tylko tak co 18-19. Ale wiadomo, że zawsze jeżeli się zostaje mistrzem Polski w GMP, to dużo jest osób zainteresowanych gołębiami i żeby coś takiego mieć u siebie z takiej czołowej hodowli. Jaki teraz masz numer gołębia? 18-922. To jego dziadkiem jest też ten nasz 16-41. I pradziadkiem chyba nawet, bo to jest jedno pokolenie dalej. No a z drugiej strony to wywodzi się z gołębi drapy. Z tej linii Skyfightera i deklaka po tym samym 250. Tutaj kiedy przeglądaliśmy to jeszcze lodowody z tych nowych nabytków, widziałem właśnie, mieliście gołębie drapa. Widać, że się wam wcześniej sprawdziły i w związku z tym te nowe nabytki też w tym kierunku szły. Tak, mieliśmy wcześniejsze, tu już w 10 roku, to tak jak wspomniałem wcześniej, to mieliśmy gołębie z drapy. To jest jeden samczyk 26,85, to był chyba ojciec jego, to był bratem Champa. Rodzonym bratem, pełnym bratem Champa. Nie? To, także to... Już takie te gołębie zaczynają u nas troszeczkę te zdrapy pokazywać się i tak przebijać na ten i żeśmy zdecydowali się zakupić od drapy, a ze względu na to, że kolega Wojtek Ziewoniewicz miał akurat te gołębie, on sprowadził je od drapy, to żeśmy od niego po prostu odkupili tego. No bo tam widziałem i Poker Face'a. Tak, to jest, to mamy takie córkę Poker Face'a, córkę Messiego, także no jest i go. Bo tej córce Poker Face'a uhodowaliśmy dwa młode. To zrobiły wszystkie loty i tam jeden ma 4x4 konkursy i 4x3. Także fajnie lecą. Po tej córce Messiego było 5 chyba, to 4 jest po lotach. Ten gąb też był, co mówiliśmy, tak, czy nie? Tak. To był ten. W sumie nasz w tym roku najlepszy rocznik to też jest synem tej córki Messiego z drapy, także to jest... Czyli to się sprawdza, bo jak powiem, wspomnę, my mamy te gołębie od Gendrasa drapy na aukcjach i mamy dość dużo i one regularnie są tutaj wystawiane. Kolega Robert Grochowski, który jest jego przedstawicielem tu w Polsce, on je wystawia, one się cieszą dużym zainteresowaniem i widać, że to jest
z roku na rok coraz więcej, chociażby nawet powiedzmy, jak nie więcej, to nie maleje to zainteresowanie, czyli że te gołębie muszą się widzieć, że sprawdzać. Sezonem do zdrowia. O, tutaj właśnie mamy gołębia kolejnego. Tak, to jest gołąb o numerze 18941. Tu właśnie on się wywodzi z gołębi. Jego ojcem jest Hermans, sprowadzony z Niemiec od Helmuta Knota. Tak, Knopa. A matką jest córka 1641. A się tego gołębi. I ten 1641 się wszystkich przebija praktycznie. Praktycznie tak. Jest. Bo to jest tak gołąb uniwersalny i po prostu sprawdzają się z niego gołębie. Jesteśmy zadowoleni. Mało tego, że u nas, ale tutaj i w sekcji u nas. W sekcji dla kolegów to też udostępniliśmy tam kilka gołębi dla jednego, dla drugiego. No i w tym roku między innymi mistrza sekcji zrobił. A, to dobrze, no. Także jeden, a drugi właśnie też fajnie poleciał sobie. Ja się tak powiem, bo kolega wspominał się tych gołębiach Knopa, to ja patrzyłem tutaj w rodowody, tutaj udostępnił mi właśnie do wglądu niejako Tadeusz. Patrzyłem, że te gołębie sprowadzacie od wielu, wielu lat i to są ich rodowody starsze, nowsze, to forma się zmieniała i wszystko tam, nie? Tak, tak. No bardzo super budowa według mnie. Jeszcze widać plecy, ogon w jedno piórko, skrzydło. To jest młody, później jesienny gołąb i co, jak on się przepierze. To będzie samiczko według mnie. To chyba ostatni gołąb, który mam do zaprezentowania. Przypominamy, gołębie te są u nas wystawione na aukcji. Ceny takie, jakie tam widzimy, zobaczymy ile osiągną, ale mało tych gołębi jest, a myślę, że dużo będzie chętnych osób, które będą chciały zobaczyć, żeby sobie później u siebie przetestować. Gołębia jest tak wybitnej hodowli, jak kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich, tutaj z oddziału 0384 Łomża Miasto i z miejscowości Piątnica. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Wszystkich. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry.